Siemanko, jestem Sylwia i witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj kilka troszeczkę sobie pogadamy o eventach, które są albo nadchodzą. Teraz jest nowy event, będzie trwał 3 dni, to jest Top It i coś tam. Chodzi o to, że osoby, które kupiły ten bilecik za 37 zł, ja się zastanawiałem, czy go kupić, ale nie, mogą mieć tego galariańskiego Mr. Mime'a i Mr. Rhyme'a, czyli jego ewolucję. Jakoś tak, nie wiem, bo ja jeszcze w Pokémon Sword Mr. Mime'a nie ewoluowałem tego galariańskiego. I jest nowy Shiny Kapciu. Ja mówię na niego Kapciu, bo to tak słodko i nie umiem wymówić jego nazwy, więc dla mnie to będzie Kapeć. Shiny Kapciu i jego ewolucja Beatrix. Bardzo ładne szaniaki. Beatrix mi się podoba, bo prawie nie widać, że jest shiny. Ja tak. Są teraz 3 godziny incensy w ogóle, więc ja sobie siedzę na tych incensach już troszeczkę długo. Tutaj miałem rajda na Espura, niedługo 41 level będzie u mnie wbijany. Trochę sobie siedzę długo już na tym. Czy ja mogę zakręcić? Błagam. Dziękuję. Ja już sobie siedzę długo na tym incensie, bo 3 godziny to już mi godzina tylko została i już nie mam powoli pokeboli, więc nie wiem. Ogólnie jeszcze coś do moich friendów powiem, bo teraz robię taki trik-myk. Jak będzie Community Day, a nie wiem kiedy będzie najbliższy Community Day, to moi przyjaciele, których mam w Pokemonach, ja sobie robię tak, że tutaj, które mam osoby zaznaczone EXP, to wysyłam im gifty, oni mi muszą wysłać gifty, ja będę trzymał ich gifty. Jak zostanie jeden dzień, to po prostu odpalę jajco, wy też możecie, i będę otwierał, żeby wbijał jak najwięcej expo, ponieważ, no kurde, jednak z youtuberów od Pokemonów to ja mam najmniej, więc trochę smutne. Czuję się słaby, bardzo, jeżeli chodzi o exp, dlatego teraz sobie nerfię telefon, nie wiem, coś robię na komputerze, obok mam telefon i nie wiem, kręcę tym pokestopem. Przepraszam osoby z mojego miasta, że zbijam tego gyma, no ale potrzebuję bonus, jeżeli chodzi o pokebole, więc jak możecie mi ustąpić tego gyma, żebym sobie miał. Jeżeli wy wstawicie pokemona, no to z godzinkę zostawię, chyba że mi zbijecie w 5 minut mój pokemon stał, no to halo, nieporozumienie. Ogólnie dzisiaj trafiłem 9-8 Solozisa. Solozis? Nie wiem wymówić. Przepraszam, ja jakiś dzisiaj nieogarnięty jestem. I poszedł na żyletki, bo ja tak się zdenerwowałem. Siedzę już tyle godzin na tym. Łapię wszystko, co się rusza normalnie. Sami zresztą widzicie. Ja nigdy nie łapałem za bardzo na odcinkach. Kurde, ej, co jest? Nie mogę trafić. A to zamiast szajniaka jakiegoś fajnego, to 9-8 Solozis? No nie, nie, po co? Dzisiaj sobie zrobiłem już ostatnią ewolucję Solozisa. Nie wiem, to ma bardzo dziką nazwę, więc chwila, solo. I teraz cyk. Reniculus. Brzmi jak jakaś czarna magia z Harry'ego Pottera. A więc no. Szukam jeszcze na Shiny Wubata, bo mi się też bardzo podoba. Nie wiem, jak wygląda Shiny Wubat, ale chyba on sobie ewoluował. Bardzo ładny shiny. Jeżeli jakiś mój friend ma na trade, to ja chętnie, może się do mnie napisać. Teraz balony R-ki będą się pojawiały częściej. Do 25 mi pisali się w komentarzu, a więc wam ufam. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale za tym komentarzem będę szedł. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzu poprawną datę. I tak, balony respią się co 6 godzin. O 6 rano chyba, o 12, o 18 i o 24. I tak codziennie. A więc ja poluję na Pinsira, bo na Skytera mniej, ale na Pinsira shiny, bo te shiny mogą być. Ponieważ nie dość, że mam mało shiny shadow, bo miałem tylko jednego, to chciałbym jeszcze Pinsir. Gdyby sobie takiego shadow Pinsira wymaksować, niby dobra kontra na Mewtwo. Wiadomo, że są lepsze, ale no kurde, mi się podoba i tak shiny Pinsir. Więc jakbym zdobył jakiegoś, to bym sobie wymaksował, czy tak, czy siak. Wiem, że mnie możecie zlinczować, że nawet sobie IV bym maksował. Co mnie tak nerfuje? Ja nie mam... Co jest? Nie rozumiem tego. Shiny? Też go nie mam. Niedługo, 25 grudnia, chyba będę robił świątecznego streamka, więc zapraszam. O właśnie, Alolański Sanctuary.
Więc zapraszam na mój kanał Twitch, twitch.tv/sylwaonik. Zaobserwujcie mnie tam, bo bardzo dobry Twitch, polecam oczywiście. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, Sylwaon, owo pisane razem. Live na YouTubie za prędko nie będą, więc zafollowujcie na tym Twitchu naprawdę. A więc co, ja się w sumie z wami żegnam. Co chciałem, to mówiłem. Jeszcze jakieś luki, infografiki się pojawiały. Nawet teraz się pojawia, pewnie znając mnie i mój montaż. A więc co, żegnam się z wami jeszcze raz, byłem Sylwionik. Widzimy się jutro, chyba. Cześć. Cześć! Szukasz może serwera Discord, gdzie można łapać Pokémony, tradować się nimi lub nimi walczyć? Świetnie się składa! Ostatnio z moją administracją założyłem serwer Discord, w którym można te rzeczy robić. Na serwerze mogą się pojawić Pokémony jak Pokémony legendarne, mityczne, ultrabestie, Pokémony shiny, ale i również zwykłe Pokémony, takie jak na przykład Garchomp lub również i Weedle. Zapraszam na serwer, to siebie nic nie kosztuje, ale jest jeszcze dodatkowa ranga, którą można mieć za 10 zł donate lub cena będzie się zmniejszała lub zwyższała. Zależy. Ranga VIP ma przydzielone kanały dla siebie. Osoby bez rangi VIP nie mogą tam dołączyć. Ranga VIP ma Pokémony jedynie dla siebie. Pisząc, Pokémony pojawiają się na dziko, ale mogą się pojawić również na randze VIP. Bez rangi VIP nie możesz tam łapać. Ranga VIP będzie jeszcze stopniowo ewoluować. To tyle. Zapraszam na serwer Discord, który znajduje się w opisie lub tutaj jest link. Jak dołączyłeś i jesteś nowy, polecam przeczytać regulamin. Ja już nie przeszkadzam. Miłego oglądania. Cześć!